Cześć, z tej strony Klaudia. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam, jak wykonać handspringa. Jeśli chodzi o handspringa, to jest to niepodważalnie jedna z moich najulubieńszych figur, jak nie ta wcale ulubiona, bo z niego po prostu można zrobić wszystko. Po prostu handspring to jest taka świetna figura. Nie umieć handspringa to jest jak... Nie mam pojęcia, ale to jest po prostu taki must have, to trzeba umieć już, bo po prostu to z handspringa będzie wszystko. I jest tyle replików, przejść i innych takich, więc jakby nie umieć handspringa, to jest tak, jakbyś nie miała połowy figur na lodce. Dokładnie tak. A teraz jak go wykonać? Ogólnie są dwa sposoby. Łatwiejszy jest z góry, teoretycznie, chociaż ja na przykład uczyłam się od razu z dołu. Nie wiem, tak wyszło. I żeby zrobić handspringa, najpierw by wypadało umieć odwrócone w lewo, bo jest po prostu ono łatwiejsze niż handspring, ale coś podobne. Pokażę, jak ono wygląda. I aby je wykonać, wchodzimy sobie do inwertu. I teraz tak, układamy ręce. Jedna na górze, druga na dole. Teraz ja pokażę, jaki jest chwyt. Chwytamy się samymi stopami i otwieramy do tyłu. Teraz tak, chwyt w handspringu jest taki, że dolna ręka jest na podchwycie. Nią się jakby zapieramy, a na górnej wisimy. Chwytamy ją w ten sposób. Po wielu osobom mają takie wolne mózgu, nie wiem, co trzeba sobie zrobić. Nie wiedzą, co trzeba sobie zrobić. Więc ja na przykład wyglądałam tak, że wstałam ze prostą górki, chwytałam się górki i okrążyłam sobie dookoła ręki nie przemieszczając. I pojawia się ten chwyt, który nam jest potrzebny. Jak już zrobimy odwrócone D, możemy rozszerzyć nogi i to jest właśnie handspring. Ale jeżeli boicie się, że spadniecie, to przyda Wam się druga osoba, która stanie za Wami i jakby podeprze Was tutaj za biodra. A gdy już umiemy z góry, to możemy nauczyć się robić go z dołu. Czyli chwytamy ręce tak samo jak trzeba. I tutaj trzeba zrobić spory zamach, żeby się Wam dostać. Więc machamy z tego nogą, z tej się wbijamy i będziemy się odwracać. I na początek możecie sobie pomóc nogą, jakby się lekko dociągnąć, bo tak całkiem z mają to będzie trudno zrobić. Ale gdy już to opanujecie, to możecie lecieć po prostu hop, od razu do góry, albo nawet z deadlifta, czy innych takich. To już tyle na dzisiaj. Jeżeli ten filmik się Wam spodobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrypcję, wpadajcie na mojego TikToka, mojego Instagrama i mojego Facebooka oraz koniecznie klikajcie w ten oto link, dzięki któremu będziecie mogli wspierać mnie i moją działalność na YouTubie, a w zamian za to otrzymacie różne bonusy na moim kanale, takie jak na przykład oglądanie filmów przedpremierowo albo oglądanie postów na karcie Społeczność tylko dla Was. I pa, pa!